Dzień dobry, kłania się Bogumiła Siedlecka-Guślicka i od razu zapraszam na rozmowę z panią Anetą Grzegorzewską, dyrektor do spraw korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gerdeon Richter Polska. Pani Aneto, w ostatnich latach dużo się mówi o badaniach profilaktycznych i pokazuje, że profilaktyka ratuje życie, bo można wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie. Niezwykle ważne jest, by kobiety regularnie wykonywały cytologię, badanie piersi czy rutynowe badanie ginekologiczne. Czy kobiety z niepełnosprawnościami mają takie same możliwości skorzystania z badań profilaktycznych? No niestety nie. Niestety w Polsce kobiety z niepełnosprawnościami są... No chyba muszę użyć słowa wykluczone w pewnym sensie, ponieważ dostępność, systemowa dostępność do gabinetów ginekologicznych jest po prostu ograniczona i te ograniczenia wynikają przede wszystkim z ograniczeń infrastruktury, tak, czyli mamy osoby z niepełnosprawnościami na wózkach, które potrzebują trochę innej infrastruktury, często windy, często większej powierzchni manewrowej, również pomocy w samym gabinecie, żeby odpowiednio przygotować się do badania. Ale oczywiście niepełnosprawności to nie tylko jedyne wykluczenie, bo jak się okazało z badań przeprowadzonych przez nas na początku tego roku, również mamy problem z badaniami dla osób z niepełnosprawnościami typu wady słuchu, typu wady mowy. Także praktycznie każda niepełnosprawność dzisiaj jest problemem, mówiąc wprost. W Państwa badaniach wykazaliście, że aż 77% osób nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22% nie było nigdy na takiej wizycie. Przerażające, szczerze mówiąc, ale z drugiej strony, jak może się dziać inaczej, skoro tylko 158 gabinetów ginekologicznych jest dostosowanych do pacjentek ze szczególnymi potrzebami. Proszę mi powiedzieć, czy wie Pani, jakie są największe bariery w temacie profilaktyki dla kobiet z niepełnosprawnościami? Tak jak już powiedziałam, przede wszystkim infrastruktura, czyli brak dostępnej infrastruktury, przygotowanej infrastruktury, wyposażenie gabinetu również wchodzi tutaj w grę, ale co się okazało dla mnie przynajmniej zaskakujące w tych badaniach, również bariery psychologiczne, które są związane z negatywnym nastawieniem personelu. Często personel jest w ogóle nieprzygotowany do opieki nad pacjentami z niepełnosprawnościami. Mówi się, że 30% naszych respondentek wskazało, że odczuwa dyskomfort w kontakcie z personelem medycznym. Także to było dla mnie bardzo zaskakujące, przyznaję, bo oczywiście gdzieś ta nasza wyobraźnia sięga, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o odpowiednie wyposażenie. Natomiast jeżeli chodzi o bariery takie psychologiczne i społeczne, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. W ramach kampanii W kobiecym interesie powstał mobilny gabinet ginekologiczny, z którego skorzysta wiele kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Czy dostosowanie gabinetu ginekologicznego na kołach było wyzwaniem i na co szczególnie zwracaliście uwagę? No bo mamy tutaj do czynienia z całkiem inną powierzchnią i możliwościami. Proszę opowiedzieć trochę o tym gabinecie. No tak, gabinet rzeczywiście był wyzwaniem. Jak być może Państwo już słyszeli, kampania W kobiecym interesie to już kolejna edycja i nasz ginobus, jak go nazywamy popularnie, jest przygotowany do badań ginekologicznych, ale tegoroczna edycja, czyli edycja w kampanii W kobiecym interesie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, no już była wyzwaniem na etapie przygotowania ginobusu, tak jak Pani powiedziała. No chodziło przede wszystkim o udogodnienia komunikacyjne, tak? Czyli musieliśmy zainstalować odpowiedni podest, musieliśmy zwiększyć powierzchnię ginobusa, czyli niejako go rozbudować, co się okazało dużym wyzwaniem. Musieliśmy przygotować powierzchnię manewrową, ale tak jak powiedziałam też na początku, nie tylko pacjentki z niepełnosprawnościami ruchowymi,
partnerami, są naszymi pacjentkami, beneficjentami tego projektu, ale również kobiety z wadami wzroku, słuchu i one też muszą się czuć komfortowo na takiej wizycie, dlatego przygotowaliśmy tłumacza języka migowego, przygotowaliśmy również pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Przygotowaliśmy również dokumenty w alfabecie Braille'a, także sporo wysiłku kosztowało samo przygotowanie i sam pomysł. Szukaliśmy pomysłu, konsultowaliśmy z osobami z niepełnosprawnościami, jakie tak naprawdę mają potrzeby i czego im brakuje w normalnych gabinetach. Przepraszam za słowo normalnych, ale porównuję tę normalność do ginekologicznego gabinetu na kołach. I tutaj dużo konsultowaliśmy, żeby dostosować rzeczywiście gabinet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sobie i innym życzę, żeby te normalne gabinety ginekologiczne wyglądały dokładnie tak jak te, które teraz mówimy, że są dostosowane, bo osobiście uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. Proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie personelu, bo w Państwa badaniach duży był nacisk na właśnie takie profesjonalne nastawienie personelu i widać, że są braki ogólnie w tym temacie, bo respondenci wskazywali, że dla nich to jest największy problem, właśnie niewyczulony, niewyedukowany personel pod kątem osób z niepełnosprawnościami oraz ten empatyczny sposób komunikacji. Czy Państwo się jakoś przygotowywali właśnie też w tym zakresie? No tak, oczywiście. Badania pokazały nam, że ponad połowa respondentek jest niezadowolona z takiej współpracy z personelem medycznym. No i oczywiście chcieliśmy odpowiedzieć na tą potrzebę, dlatego przygotowaliśmy specjalne szkolenie wspólnie z Fundacją Avalon i wspólnie z Fundacją Kulawa Warszawa, aby przygotować personel medyczny do współpracy z pacjentką. Mówimy tutaj o współpracy takiej pomocy fizycznej, ale mówimy głównie o sposobie komunikacji, o rodzaju empatii. Jak się okazuje, nie tylko personel medyczny, ale generalnie społeczeństwo ma pewne bariery, czy pewne przekonania, czy pewne stereotypy w relacjach, w traktowaniu osób z niepełnosprawnościami. Także przygotowaliśmy się do tego jak najbardziej, przeszkoliliśmy personel z zakresu komunikacji, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby pacjentki w naszym gabinecie czuły się zaopiekowane i czuły się komfortowo. Proszę powiedzieć, czy planowane są kolejne mobilne gabinety, które będą dostępne dla pacjentów, pacjentek z niepełnosprawnościami? My tak naprawdę ruszyliśmy z kampanią, która co roku trwa w okresie czerwiec-lipiec, także w tym roku będziemy w trzech województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Przygotowaliśmy 10 takich weekendów, gdzie będzie można się zbadać. Natomiast czy będzie więcej ginobusów? Pewnie nie, ponieważ sama kampania jest tak naprawdę kampanią, która zwraca uwagę na problem. Będziemy chcieli oczywiście po tej kampanii przygotować petycję do resortów, które są odpowiedzialne za zdrowie i za profilaktykę zdrowia, aby zwrócić uwagę systemowy na problem niewyposażenia gabinetów ginekologicznych. Będziemy chcieli też zwrócić uwagę, i już zwracamy podczas kampanii uwagę lekarzy na taki specjalny sposób traktowania osób z niepełnosprawnością. Specjalny to znaczy po prostu niewykluczający, rozumiejący potrzeby tych osób. Natomiast nie będziemy pewnie mieć więcej ginopusów, no bo kampania ma taki charakter eventowy, akcyjny, zwracający uwagę. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że my realnie w tej kampanii nie pomagamy, bo my oczywiście pomagamy, my zamierzamy zbadać kilkaset pacjentek, natomiast w ten sposób chcemy też zwrócić uwagę społeczną na problem, który no, my zauważyliśmy jakiś czas temu, tak naprawdę podczas poprzedniej edycji kampanii w kobiecym interesie. Dobrze, że powstał mobilny gabinet ginekologiczny i taka kampania, ale proszę powiedzieć Pani zdaniem, co zrobić,
by więcej było gabinetów stacjonarnych z przygotowanym personelem, miejscem, żeby to nie było tylko 158 gabinetów, ale żeby to był standard. O, Pani Bogumiło, tutaj pytanie, wyzwanie, tak szczerze powiedziawszy, i troszkę już na nie pewnie odpowiedziałam w tak zwanym międzyczasie. My uważamy jako twórcy kampanii, że przede wszystkim musimy się nastawić na rozwiązania systemowe, czyli tak jak Pani powiedziała, to wszystkie gabinety ginekologiczne czy część tych gabinetów ginekologicznych powinna być w sposób systemowy patrz, wyposażona przez resorty, odpowiednie resorty, Państwową Służbę Zdrowia, do obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami. To jest po prostu obowiązek konstytucyjny, zapewnić dostępność do leczenia. Więc tutaj będziemy zwracać na to uwagę. Ale oczywiście chcemy też zwrócić uwagę lekarzy na problem. Są wspaniali lekarze, którzy mają ogromną dozę empatii. Liczymy na to, że część lekarzy, która być może do tej pory nie zdawała sobie zupełnie sprawy z tego, że pacjenci z niepełnosprawnością mają tego typu problemy. Tego typu mam tutaj na myśli nie tylko infrastrukturalne, ale również takie społeczne, psychiczne często. Być może i oni zwrócą uwagę na potrzebę doposażenia swoich gabinetów. Przygotowaliśmy również w ramach kampanii film, który można zobaczyć na YouTubie, można zobaczyć na stronie kampanii w kobiecym interesie, można zobaczyć również na stronie kampanii, na stronach naszych partnerów, gdzie mówimy bardzo konkretnie, dajemy konkretne wskazówki, jak przygotować gabinet i jak przygotować siebie jako personel medyczny do współpracy z pacjentami, z pacjentkami z niepełnosprawnościami. Także mam nadzieję, że to będzie pomagało, mam nadzieję, że to zwróci uwagę społeczną, uwagę środowiska medycznego na problem. No i przede wszystkim będziemy działać tutaj systemowo, aby zmobilizować resort zdrowia do wyposażenia gabinetów ginekologicznych czy gabinetów lekarskich w infrastrukturę konieczną do obsługi pacjentów po prostu. Bardzo dużo rzeczy załatwiamy kampaniami, inicjatywami społecznymi. Tak naprawdę rzeczy i problemów, które powinny być zorganizowane przez system zdrowia, opieki zdrowotnej. A czy wie Pani, jak jest w innych krajach? Czy takie dostępne, dostosowane, mobilne gabinety ginekologiczne się gdzieś pojawiały? Czy mieliście jakiś wzór, kimś się inspirowaliście? Czy to było w 100% przez Państwa tworzone od zera? No, było stworzone od zera. Muszę przyznać, że inspiracja powstała, jak to często w życiu bywa, właśnie niesiona przez takie życie codzienne, ponieważ my się zainspirowaliśmy praktycznie dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz, my prowadzimy taką kampanię, Gedeon Richter prowadzi kampanię Grant na zdrowie, gdzie przygotowujemy granty finansowe dla fundacji, które działają w obszarze ochrony zdrowia. I 2 lata temu nagrodziliśmy taką fundację, która przygotowywała kobiety niewidome do porodu, do bycia matką, do opieki okołoporodowej. I dopiero wówczas, przyznam, ja osobiście zwróciłam uwagę na problem. Zwróciłam tą uwagę, zaczęliśmy się tym interesować. Zaczęliśmy się interesować, dlaczego to tylko fundacje mają brać na siebie ciężar pomocy kobietom wówczas z wadami wzroku, z niepełnosprawnościami tego typu. I w ubiegłym również roku w kampanii w kobiecym interesie mieliśmy kilka takich sytuacji, kiedy w ginekologicznym naszym busie, bo jeździmy z taką opieką ginekologiczną do małych miasteczek i wsi od kilku lat, pojawiły się kobiety z niepełnosprawnościami. Wówczas mieliśmy ogromne wyzwanie, żeby dobrze, nazwijmy to, obsłużyć dziewczyny na wózkach. Oczywiście to się udało, ale ogromnym wysiłkiem, z dużymi problemami. Wówczas pomyśleliśmy, kurczę, te kropki nam się połączyły, kurczę, tutaj są ogromne braki, musimy zwrócić uwagę na ten problem. Także inspiracja przyszła z życia, z naszych innych projektów, z naszych innych działań CSR-owych, no i z takiego typowego naszego doświadczenia z poprzednich edycji kampanii w kobiecym interesie. Rzeczywiście mamy problem, kiedy przychodzą do nas dziewczyny na wózkach, bo zaczęło się głównie od dziewczyn na wózkach i były również dziewczyny
z problemami słuchowymi. I oczywiście tutaj można było sobie poradzić z sytuacją, ponieważ możemy się komunikować na kartce papieru, ale to było kolejne nasze odkrycie, że nie wszystkie osoby mówią płynnie w języku polskim, ponieważ dla nich językiem pierwszym jest język migowy. Język polski jest językiem obcym. Więc ta łatwość porozumiewania się wcale nie jest taka oczywista. Dla nas to jest język pierwszy, taki język oryginalny. Także tych zaskoczeń podczas poprzednich edycji w Kobiecym Interesie było rzeczywiście wiele. I łącząc te wszystkie kropki, no tak, taką kampanię zainicjowaliśmy w tym roku, widząc ogromny problem społeczny. Nie pozostaje mi nic innego, tylko zachęcić nasze słuchaczki do regularnych, profilaktycznych badań. Mamy nadzieję, że mobilny gabinet ginekologiczny, który wyrusza 1 lipca w Polskę, ułatwi to zadanie. Dziękuję bardzo Pani za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne podcasty integracji. Ja również bardzo dziękuję.